jako że studia nam się pięknie zawija gwiazdą rosną podkrążenia pod oczami i czas jest ważny, żeby wykorzystać i zastąpić prime time, czyli najlepiej płacany czas darmowymi wyrobami. Więc w związku z tym chciałem dzisiaj zanotować sobie dwa niewątpliwe fakty. Po pierwsze, w obiektyw trzeba się tak wpatrywać, jak w oczy ukochanej, jak w paszczę lwa, który się zbliża. Trzeba nie odrywać od nich oczu i jak gdyby bez względu na to, co się dookoła dzieje, bez względu na to, co się dookoła dzieje, trzeba patrzeć w obiektyw kamery na wprost, wtedy widz będzie miał uczucie, że patrzymy mu prosto w oczy. Oczywiście, jeżeli mamy tanie okulary, które nie mają warstwy przeciwodblaskowej, to nie będzie tego widać, chyba że zdejmiemy okulary. A druga sprawa, jaką chciałem powiedzieć, oczywiście nie wszystkim, ale tym, którzy rozumieją, którzy chcą, chcę powiedzieć jeszcze, że żeby szybko wgrać filmik, to trzeba po prostu zmienić pas.